Once more. Выходи давай. Лучше не зли меня. Лялечко, выходь. Ревизия особиста. Яечка. Она тоже была порадочной стервой. Давай, давай, давай. Rozumiem, że E trzeba będzie naciskać. Pięknie. Rozbryzgany. To powinien być trupet na miejscu, kurde, został w dekiel, nie? O Boże. Okej. No, to tak średnio cokolwiek jest. No nie, tędy chyba nie musimy. Musimy iść w górę, nie? Przynajmniej mi się wydaje. Wow, co to ognista strzała? A, tu jest ten, dobra. Cyk. Cyk. Gitarę. Znalazłeś coś? Jeszcze nie. Mam ją! Zabić ją! Kurzuć ją mnie! Nope. Ale dostał w dekil, nie? Dal? Czy gdzie mam teraz iść?
Well. Chyba, że... Ta. Zobaczmy, co on tam ma. Portfel, rozładowany telefon. Nic nowego. Co teraz? Znowu jakiś tankowiec? Nie. Wygląda na jakiś okręt badawczy. Co tam? Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Nice, nice, nice. Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. O Boże. Co tu to jest? O. Mapa skarbów. Pięknie, pięknie. Aha, potrzebny jest ogień, a... Niestety go nie mam. Dobra. A to jest full. Są... coś jeszcze jest. Warto zerknąć. Nice. Ha, to jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Elegancko. Marami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Szybka podróż. W tym miejscu nie ma przebudzenia. To oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie. Nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale... Najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Yep. Co tutaj mamy? Samolot rozbił się już wiele dni temu. Już drugi raz próbowaliśmy uciec łodzią, z katastrofalnym skutkiem. Wiedziałem, że tak będzie. Tak jak za pierwszym razem, spokojne morze nagle się rozszalało. Gdy tylko wypłynęliśmy na otwarte wody, zerwał się wicher, który przygnał niewiarygodną wprost falę. Nasza łódź została ciśnięta na skalisty brzeg, jakby była zabawką. Kolejne dwie osoby nie żyją. Trzecia jest śmiertelnie ranna. Pozostali zaczynają panikować i oczekują, że ja opracuję jakiś plan. Owszem, mam plan, ale nie ma w nim miejsca dla nich. Są słabi i głupi i są tu dla mnie ciężarem. Z
Zasugerowałem, żeby znowu spróbowali uciec, ale ja do nich nie dołączę. To byłoby samobójstwo. Tyle zdążyłem już zrozumieć. Okej. Mam wieści z zachodniej plaży. Mała grupka rozbitków uciekła do lasu. Może wyślemy za nimi pogoń? Nie. Ojciec Matias poszedł sam. Kazał nam tu zostać. Co? Dlaczego? Nie wiem. Może chodzi o następną dziewczynę do rytuału. Pewnie wieczorem czegoś się dowiemy. To była istna krwawa łaźnia. Wladimir dowodził. Czego się spodziewałeś? Facet uwielbia zabijać. A co na to ojciec Matias? Zupełnie nic. Rosjanie są tu z nim od początku. Ufaj im. I dlatego wolno im łamać zasady? Bracie, oni ustalają zasady. Po prostu rób jak mówią i się nie wychylaj. Zobaczę, co się dzieje niżej. Potrzebna pomoc! No i nici z mojej skrytości, no tak czasami bywa. Tak czasami bywa. O, bierak belki. Nice. Mirabelki. Tu coś jest, nie? Tak. Nice. Złomik. Tu jest takie przejście jeszcze. Spoko. Spoko koko i na loko. Serio? Okej. Ajajajajaj. Wy dwaj, sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Szukaj dalej. Musi gdzieś tu być. O. Znalazłeś coś po tamtej stronie? Nie. Nic tu nie ma. Hej.
No what? Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi. Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matthias. Był spokojny i łagodny. Wydawał się nas znać, nasze imiona, skąd pochodziliśmy. Zwracał się do nas w naszym ojczystym języku, a gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór, ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matthias nie wydawał się okrutny ani zły, po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwię. Ty? Pięknie. Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic. Wieśniak go używał jak nic, na pewno. Tam gdzieś coś. A, to jest jeszcze to. To Lara skacz to jak trzeba. Ale mu obżarły nogę. Dzięki Bogu żyjesz. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym stanie. Nie, tylko tak wygląda. A masz jakieś wieści o innych? Żadnych.
Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku. Szlak. Otóż to. Chodź tu. Chodź tu. O nie. Nie, 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 nie! Nie! Ani mi się wasz draniu. Jak to co? Survival. Rzeczy Roka muszą gdzieś tam być. Tak jest.